To my, koło gospodyń wiejskich w Hajdukach Neskich. Naszą grupę tworzą aktywne z wieloma pomysłami osoby, podejmujące różnorodne zadania na wielostronnych płaszczyznach. Najważniejsze są dla nas trzy aspekty: przekazywanie tradycji międzypokoleniowej, nowe wyzwania, spotkania i rozmowy przy smacznym jedzeniu. Serwujemy dzisiaj hajduckie zapiekane gołąbki z surowymi ziemniakami, kaszą gryczaną w boczku, okraszone sosem grzybowym. Jednym z podstawowych produktów są ziemniaki, które pochodzą z gospodarstwa rolnego, oczywiście z Hajduk Neskich. Przepis na to danie dostałyśmy od jednej z gospodyń, która wiele lat temu otrzymała go od babci. Potrawa została przygotowana przez koło gospodyń wiejskich w Hajdukach Neskich na ogólnopolski konkurs kulinarny Bitwa Regionów. Żeby przygotować hajduckie gołąbki, należy obrać ziemniaki, odcisnąć na sicie, kaszę sparzyć i połączyć z ziemniaczkami ociśniętymi. Do tego dać cebulkę pokrojoną w kostkę, przysmażoną. Do tego dać jajko, przyprawy do smaku, sól, pieprz, wyrobioną masę nakładać do liści i wyrabiać gołąbki. Gołąbki zapiekamy w rondlu, w piekarniku. Gołąbki można owijać samą kapustą, a można też owijać boczkiem i zapiekać. Podajemy z sosem grzybowym, z masłem, można podawać z cebulką przesmażoną, jak to lubi.